Pożarnej w Słupku do uroczystej zbiórki z okazji 50-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Słupku. Szanowni goście, wszystkich zaszczytnych stanowisk posiadanych tytułów, drodzy emeryci, pracownicy i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 50 lat temu w związku z rozwojem naszego miasta utworzono w Turku Zawodową Straż Pożarną, której zadanie było zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom naszego miasta i okolic. Wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzi oraz sumienie, tam kierowane są nasze siły i środki. Jesteśmy w wielkich tragediach, dużych pożarach, w śmiertelnych wypadkach oraz nietypowych zdarzeniach, ale i przy codziennych sytuacjach, które nieraz wymykają się pod kontrolą. Prowadzimy akcje prewencyjne i edukacyjne, kierowane do mieszkańców naszego powiatu, od przedszkolaka po seniora. Powołanej na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
W momencie utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej w Turku na czele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej stał major pożarnictwa Ryszard Kurzacki, który był komendantem powiatowym do 1975 roku. Cieszymy się dziś. Serdecznie Wam dziękuję, życząc.